Polnero ma dekor Rzeszów. W tamtej edycji też start dekoru to nie był jakiś usłany różami, że tak powiem, dwie wysokie przegrane. W tym roku też tak zaczynacie, czy też skończycie w finale? Oby tak było. Dostaliśmy silny prysznic na dzień dobry. Czas pokaże, co dalej, bo już się mobilizuje na następny. Kilku zawodników, którzy stanowili o sile w tamtej edycji, zamieniło barwy. Także duża to strata. Czas pokaże. No, trudno jest mi w tej chwili powiedzieć. No, widzę, że nie wiem, no zobaczymy, co będzie po drugim meczu. Ale jakie sobie postawiliście cele przed turniejem? No jakbyśmy wyszli z grupy, byłoby dobrze. Jak nie wyjdziemy, to też będzie fajna zabawa. Wyjście z grupy to jest cel dla drużyny, która zajęła drugie miejsce w tamtej edycji? Czy to jest adekwatne? Ale to praktycznie jest całkiem inny zespół. Prawdopodobnie w 100% z tego, co pamiętam. Dziękuję bardzo.